No i taką zimę to ja rozumiem. Słuchajcie, jest 14 stycznia 2024 roku. Jestem w Grudziądzu nad Trynką na wysokości Armii Krajowej. I co? Damy magistrowi odpocząć. Bierzemy dzisiaj WKZ-a i porzucamy trochę do Trynki. Co wy na to? Dobra. Pierwszy rzut w ogród botaniczny. No to zerknijmy, co ten pierwszy rzut nam przyniósł. Jakieś farfocle. Pasek od torby i dziabongi, kapsle. Przechodzę na drugą stronę ulicy. To takie stado kaczek ucieka przede mną. Patrzcie, sobie się wylegują kaczuchi. A my sobie porzucamy z tej strony. Już tam widzę pod mostkiem pełno śmieci. Aż mam ochotę wejść tu w woderach, ale to nie dzisiaj. Chwilowy brak fantów, że tylko się powiesić na takim wieszaku. Kompresja. Ale WKZ-y dupnął o jakiś kamień. Słyszeli to? A podejdę pod ten mostek, bo tam widzę naprawdę od groma śmieci leży. Gołym okiem to widać. Patrzcie, tam się ciągnie już jakaś puszka. Opa, jakiś Aleksander Puszkin. Pierwszy kotlet, jak na Trynkę. Cholerka, ta warstwa lodu mi na brzegu przeszkadza. Będzie. Opa, widzicie, stawia opór, ale dobra, już jest. Ale fajne fanciory. Remontowe. Taka instalacja wodno-kanalizacyjna. Najfajniejsze jest to, że ja Trynkę robiłem przez 10-11 lat i widzicie. I ciągle coś wyłazi. Nie to wiadro, panie. I to mi się podoba właśnie. Tu chyba zawsze coś będzie wyłazić. To jest ten kotlecik. No i dobrze. Także na kolejne 10 lat roboty. No ale żeby podkowy w Trynce. Tego dawno nie grali. Te podkowy to mnie po prostu prześladują. I bardzo dobrze. Kolejna podkowa w mojej karierze. A wynika to z tego, że Trynka była dosyć wysoko, później znów woda opadła, znów się podniosła i tak w kółko. Przez to dno pracuje i odsłania kolejne fanciory, które też z nurtem przedostają się w owe miejsca. Co to idzie teraz? Jakaś rurka. Nie rurka, tylko pompka. Patrzcie. Pompka w towarzystwie kapsli. I znów coś targamy z Trynki. O panie, co to jest? Takie kombo. Pręcik. Jakiś płaskownik. Coś od czegoś. I kilka monet. Czy dwie monety to kilka? Tak sobie rzucam i naszła mnie nikomu niepotrzebna refleksja, że lubię podawać te daty w moich filmach, bo później jak sobie patrzę wstecz kilka lat, to mogę sobie zerknąć, a kurczę, jaka tego dnia była pogoda, wiecie, czy był śnieg, czy nie było śniegu, jak to było tamtej zimy, wiecie. Później to się zaciera u człowieka, a tak to mamy sobie jak na dłoni pokazane, taką stację pogodową. Także tak, a tymczasem jakiś Drucisław. Tak sobie rzucam praktycznie w jednym miejscu i jest dobrze. Wiadro zapełnia się takim badziewiem. Jest kolejny pręcior, tym razem taki solidny. I dobrze, można powiedzieć, że pierwszy kotlet dzisiaj. I jeszcze jeden pręt. Co jeden to dłuższy. 2 miliardy kapsli. A cóż to za dziabąk idzie, patrzcie. Co to jest? To jakiś taki dzyndzel. To wygląda jak dziwna łuska spłaszczona. Nie wiem, co to miało niby być. Wiem, że jest pełno mułu w tym. Macie jakieś pomysły? Jak to nagrywam, to nasz Marion Neodymowy leży ciężko chory na zapalenie płuc. A więc odwiedźcie jego kanał, zostawcie mu suba, obejrzyjcie jego stare filmy, bo teraz chłopak od dłuższego czasu nie nagrywa, bo nie może. Ale być może jak wy to oglądacie, to Mario już jest zdrów jak koń. Czego mu życzę oczywiście. To było coś takiego grubego. Myślałem, że to jest jakiś pocisk, ale jak to obstukałem, to wyszło
takie coś. Widzieli? O, zaledwie pręcik. No i sobie dopychamy w wiaderko drobiazgiem. No nie nudzę się tutaj, jestem jakieś 45 minut i ciągle coś targam. Jakiś taki placuszek. Wygląda jak grzyb, kania. Coś od czegoś. I zaraz będę szedł z pierwszym wiadrem zrzucić do mojego golfa. Jako że jest godzina po 10, to dosyć duży ruch mam tutaj za plecami. Chwilę ktoś przechodzi, się ogląda. Pan w maseczce sobie dba o swoje zdrowie. Wiecie, taka maseczka to naprawdę ratuje życie. Jeśli w to nie wierzycie. A tymczasem jakieś opory, panie, czuję. To w dnie. Patrzcie. Jakieś takie narzędzie. Stare. Całe pucharatane. Ale jest. No dobra, idę już z tym wiadrem, bo naprawdę zaczyna kipić. Kipić czy kipieć? Poprawcie mnie. Nad Wisłą by nie było. Nie, nad Wisłą nie, bo tam są takie zaczepy, żebym stracił magnes, a tam nie wejdę, żeby go odzyskać, nie? Bo tu ubiorę o wodery i sobie odzyskam, nie? A na Wisłę to już by przepadł magnes, nie? Próbowałem, to co chwilę się zaciepia o te betony takie duże, nie? Nie, 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 to nie przejdzie. Ale faktycznie tam by leżało więcej tego, no ale... Tak, ale jest ryzyko, nie? Dobra, pierwsze wiadro zapakowane. Lecimy po drugie. Szły też dwie babki, słuchajcie, i się oglądały przez 100 metrów za siebie. Widzicie. Jeden pan podszedł, zagadał, pomysł mu się spodobał, a jest naprawdę ciepło, odczuwalna normalnie plus 8. Prawie się zgrzałem, mimo że są tylko 2 stopnie na plusie. Cholera, trzeba będzie zmienić miejsce, bo tutaj coś nędza wychodzi teraz. A co to idzie? Patrzcie, jaki drąga. Masakra. Co to ma być? Co to ma być? To było jakieś narzędzie, oderwało się i został kawałek metalu przy drzewcu. Widzicie takie rzeczy? Opa! Tym razem mamy element jakiegoś segregatora. Się dokumenty wpinało. Jak pewnie wiecie. Co? Ryby łowię. No. Takie bogate w żelazo, wie pan? A magnesem pan rzuca? Tak, magnesem. Już jedno całe wiadro zaniosłem do samochodu, bo było już pełne, nie? W pół godziny wyciągnąłem stąd wiadro złomu, nie? A tu przy samym tym, tu widzę, jest pusto. Będę musiał wrócić pod sam ten, bo tam od groma złomu wyłazi, nie? No wrzucają, wie pan, przez lata wszystko do tej trynki. To jest najlepszy śmietnik, bo nic nie widać, nie? Woda wszystko przykryje, nie? Taka forma zabawy, nie? Przeszedłem na teren ogrodu botanicznego. Jestem w miejscu, gdzie niegdyś gość na rowerze z piskiem się zatrzymał, bo zauważył, słuchajcie, mój telefon na statywie stojący, a ja byłem wtedy w wodzie i mnie nie widział. I pędził jak poparzony do tego telefonu, ale niestety odezwałem się i musiał pan szybko uciekać. Ewakuował się. Taka historia. Jestem tam na którymś z odcinków. O, cóż to za dobra luksusowe w tym naszym ogrodzie botanicznym. Patrzcie. Felga rowerowa. Wow. A oprócz felgi 10 groszy współczesne z szajs metalu. Chwila zabawy i ta sama felga wygląda już w ten sposób. Gotowa do wrzucenia. Stalowa łyżeczka do herbaty. Tam jakaś instalacja wodna wystaje. Jakaś rurka. Gwóźdek. Taki kwadraciak. Jest jakiś opór. Jest opór. Co to jest? Opa! Pręcisław. Wspaniały. Taki. Zbrojnióweczka. Tak sobie łowię. Zobaczcie, wyciągam Pręcisława. Dosyć długiego. Ale najlepsze są takie dziadki stare.
co to patrzą z daleka. Wydaje mi się, że odkryli niezłą aferę i tak podchodzą, wiecie, powolutku, niepewnym krokiem, niby przypadkiem, ale podchodzą coraz bliżej, żeby się przyjrzeć, co ten człowiek tam kradnie. Pewnie drewno na opał. Jest tu jeden taki cicho-ciemny dziadek. Tak się skrada tu w moim kierunku. Stoję sobie na takich schodkach i wyciągam kolejne dobra, luksusowe, taka ruła. Drugie wiadro za chwilę będzie w połowie pełne. Jest element jakiegoś ogrodzenia, ciepłotu, takie bardziej budowlane. Solidny kotlecior. WKZ się spisał. Opa. Tu mam widza, on stanął i patrzy, co ja tam robię. Z dużym zainteresowaniem. O, zobaczcie, dwie pięciogroszówki wpadły, a nawet trzy. Ta, pan zobaczy, co ciekawego. Już myślałem, że się pan nie odezwie dzisiaj. Drugie wiadro jest, nie? Już dzisiaj całe wrzuciłem do tego, do samochodu. Jest drugie. W półtorej godziny, ja to robię tak dla zabawy, z pasji, nie? Zamiast w domu siedzieć, jeden łowi ryby, drugi chodzi na grzyby, a ja sobie łowię złom, nie? A skąd taki magnes? Bo to magnes. Magnes neodymowy to jest, kurczę, przez internet, z firmy Magtom, nie? Aha. Można kupić walcowy. A ja mam takie dwa duże. Aha, bo neodymowy jest całkiem inną moc, ma, nie? Do samochodu, bo to mniej samochód nie by palił. Ale jak do samochodu, to wszystkie czujniki zaczęły się otwierać, bo to takie siła. Bo to ma dupnięcie, no. I samochód przestał chodzić. Tak, bo to prędzej się tam wszystko rozmagnesuje, nie? To nie są żarty, nie? Zobaczcie, co tam wyłowi, nie? Jest, tych zaczepów wędkarskich miliony, nie? Ja tam całe skrzynki tego wyciągałem, tych zaczepów wędkarskich, te koszyczki zanętowe, nie? Gumy, blachy, no takie hobby, nie? Jo. Jest, mówię, pasja, nie? Fajna sprawa. Powiem uczciwie na taki pomysł. No, lepiej się to niż siedzieć w domu, nie? To jest pewnie. Ja tam lubię się pobabrać, kurczę, z coś można jeszcze wytarzać. Otóż to, nie? No dokładnie. Jest jakieś zajęcie, nie? Nie ma nudy. Nie słyszeliście, pan się zdecydował na rozmowę jednak. Ale większość z niej się nie nadawała do upublicznienia. Gdyż musiałbym za dużo wypikiwać. Pan był takiego swobodnego języka. Dobra. Będzie tego jakieś półtorej godziny zabawy. Półtorej wiadra złomu. A ja uciekam do domu.